Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. 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 Naziści w Tybecie. Utrzymuje się, że ten główny cel był owiany tajemnicą. Są tacy, którzy twierdzą, że chodziło o to, żeby dotrzeć do podziemnych królestw, podziemnych państw. I chodziło tak naprawdę o zdobycie takiej tężnej siły, którą nazywano siłą Vril, która gdyby, powiedzmy, była wykorzystana, no, na pewno by mogła odwrócić losy II wojny światowej, no i tak naprawdę przyczynić się do hegemonii III Rzeszy na świecie. To Bohdan Głębocki, historyk, pisarz, prelegent, a wy słuchacie trzeciego odcinka rozmowy o związkach nazizmu z okultyzmem. Przypomnę, że pierwszy odcinek, Himmler i czarownice, w istotnym stopniu poświęcony był procesom czarownic, które badali naziści. Drugi odcinek stanowi opowieść o działalności grup okultystycznych, w tym grupy Thule. Pada tam też próba odpowiedzi na pytanie, czy Hitler był okultystą. Dzisiaj Bohdan Głębocki opowie o nazistowskiej organizacji badawczej, która pewnego razu wyruszyła do Tybetu z bardzo ważną misją. Szaloną, fantastyczną. Jaką? Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Nazistowska organizacja badawcza dla osób mocno zanurzonych w popkulturze, to głównymi przeciwnikami Indiego są czarne charaktery z organizacji takiej niemieckiej. To jest coś, co można powiedzieć, że prototypem tego, co tam widzimy, to jest właśnie organizacja ANRB. O tym trochę sobie powiedzieliśmy, nawet wyjawiłeś nam, że od tego filmu w sumie zaczęła się trochę twoje zainteresowanie tym tematem. Tak. To ten film obejrzałem tam w takich tam głębokich latach 80. No i właśnie połączenie jakichś takich wątków fantastyczno-magicznych z latami tymi, czy tam potem 40., no to właśnie było coś takiego, co mnie zaczęło po prostu bardzo, bardzo mocno kręcić. ANRB to możemy po polsku przetłumaczyć sobie jako niemieckie towarzystwo badawcze nad pradziejami spuścizny duchowej albo niemieckie dziedzictwo przodków. Organizacja... Ja może tylko takie jedno zdanko zaznaczenia, bo to ta nazwa, którą mamy tu w notatkach, ma takie mocne słowa. Przodkowie, badawcze, pradzieje, duchowa. Tak, no to była zasadniczo właśnie bardzo mocno starano się nadać tej organizacji taki charakter naukowy. To się udawało lepiej lub gorzej. Chodziło o to, żeby wykazywać germańskie ślady w kulturach no, całego świata. No i przede wszystkim dowieść tego, że tak naprawdę no, Niemcy, czy ogólnie bardziej rzecz ujmując Germanie, są najlepszą, najbardziej wartościową, najbardziej kulturotwórczą rasą w dziejach świata, taką, która tak naprawdę przeniosła wiedzę, przeniosła kulturę z czasów jeszcze sięgających aż do starożytnej Atlantydy, która była bardzo popularna w latach 20., 30. w Rzeszy. No i była uważana za właśnie takie praźródło najlepszych elementów w kulturze europejskiej. To jeszcze jedno mam pytanko, bo to mnie teraz zaintrygowało, kiedy o tym mówiłeś, wyjaśniałeś to. Dlaczego nazistom tak bardzo zależało na odszukaniu, czy raczej skonstruowaniu takiej potężnej tradycji? Myślę, że to wynikało z tego, że w tradycyjnym ujęciu historii, w takim powiedzmy opartym na źródłach naukowych, no to ci Germanie, no to są tacy barbarzyńcy. To są barbarzyńcy, którzy przez stulecia zagrażają prawdziwym oazom cywilizacji, czyli Rzymowi, czyli Grecji. A tu chodziło o to, żeby wykazać, że tak naprawdę ta kultura najwyższa to się wywodziła
od Germanów tak naprawdę. Czyli to chodziło o to, żeby zdjąć to odium, tak? Zdjąć takie odium takich barbarzyńców, że to pokazać, że to tak naprawdę to ta najwyższa kultura, no to są oni, a już na pewno nie ci tam paskudni Semici gdzieś tam z Bliskiego Wschodu. No bo przykładowo bardzo popularne w Niemczech teorie głosiły, że no rzeczywiście była taka postać jak Jezus Chrystus, no ale że on był oczywiście Germaninem. To on tam nie miał nic wspólnego z żadnymi gorszymi rasowo Semitami, Żydami. Był Germaninem, a potem jego postać została zawłaszczona, no i my tutaj dążymy do tego, żeby dotrzeć do prawdy, która gdzieś tam, no niestety została przez wieki zagubiona. No i trzeba sobie powiedzieć, że organizacja ANRB miała takich trzech dużych ojców założycieli, stojących no, na bardzo wysokich stanowiskach w hierarchii nazistowskiej, na czele z Heinrichem Himmlerem, czyli Reichsführerem SS, w zasadzie drugą osobą w III Rzeszy po Adolfie Hitlerze. Kolejną taką postacią bardzo istotną był Richard Darre. On był Reichsbauerführerem, czyli on był takim przywódcą rolników, przywódcą chłopów niemieckich, przywódcą Bauerów, tak jakbyśmy w Poznaniu powiedzieli. No, czyli tej, według znowu ideologii nazistowskiej, tej najbardziej zdrowej tkanki społecznej, czyli tych, którzy uprawiają ziemię, a w razie potrzeby bronią ojczyzny. I to były dwie osoby, jeszcze do tego była jedna i ta osoba była już totalnie ciekawa. To był Karl Maria Willigut, którego chyba najlepiej scharakteryzujemy jako pacjenta szpitala psychiatrycznego. To no właśnie taki... dodałeś w notatkach w nawiasie i to mnie zaintrygowało. Bardzo, bardzo ciekawa postać. Pan, który no, był weteranem I wojny światowej. W tej I wojnie światowej wyszedł po prostu mocno poobijany. Dzisiaj prawdopodobnie lekarze by u niego zdiagnozowali różnego rodzaju tam problemy związane ze stresem pourazowym. Trochę podobnie jak Hitler, prawda? On też tak, był pobijany po pierwszej wojnie światowej. Praktycznie wszyscy, którzy, moim zdaniem, wszyscy, którzy wyszli z okopów wojennych, którzy wyszli jako weterani, jako osoby, które przewinęły się przez front, które przetrwały, przeżyły, no to strasznie, strasznie mocno to przeżyły. Ja miałem w rodzinie dziadka, który został, no, mieszkał na terenie zaboru pruskiego, został wcielony do armii niemieckiej. Dużą część wojny spędził właśnie na froncie zachodnim, do momentu, aż uciekł we Francji. Przedarł się po prostu przez front tam z kolegami. Chciałem o czym innym mówić. On praktycznie nigdy nic na ten temat nie opowiadał. To był taki temat, o którym się po prostu nie mówiło wcale. To, co on tam przeżył, no myślę, znając trochę historię, myślę, że widział tam rzeczy po prostu straszne. A był no, takim dzieciakiem, 17-18-letnim, jak został wcielony do tej armii. Czyli to jest taki chłopak, o którym pisał Remarque w swoich książkach. Dokładnie, był, no, on był jeszcze dodatkowo Polakiem, no to tam pewnie też mu jakoś nie pomagało. Miał no, świadomość tego, że walczy zupełnie dla obcych spraw. Natomiast no, tamte przeżycia, no, one wszyscy, zresztą po obu stronach frontu, oni chyba wyszli strasznie, strasznie poobijani. Karl Maria Willigut ląduje przejściowo w szpitalu psychiatrycznym, bo on w ogóle też jest opresywny względem swojej rodziny, no, jest przemocowcem totalnym. W każdym razie w wyniku popełnia jakieś tam drobne przestępstwo, zostaje uwięziony, w więzieniu staje się takim guru ultranacjonalistów i przyjmuje pseudonim Weistor, co oznacza mądrego Tora, i twierdzi, że poznał przedwieczną wiedzę przodków. Himmler poznał go w 1933 roku, czyli w zasadzie u początków rządów nazistów w III Rzeszy w Niemczech. No i pierwszym, co taką przysługą, którą Willigut wykonał dla Hitlera, było znalezienie mu zamku na potrzeby właśnie tego czarnego zakonu, czyli na potrzeby SS. I tym zamkiem był zamek Wewelsburg. To spowodowało, że Willigut po prostu zrobił błyskawiczną karierę, stał się od razu tak zwanym Brigadführerem, czyli czymś, co byśmy w naszej nomenklaturze nazwali generałem brygady. Jeśli chodzi o samego Himmlera,
no to Himmler był wyznawcą, tak przyjmujemy, że był wyznawcą pogańskich kultów Wotana i Tora, wierzył w runy, w ogóle runy, naukę pisma runicznego, naukę całej wiedzy związanej z runami. Ta nauka była jakby jednym z elementów szkolenia przyszłych SS-manów. W każdym razie właśnie na potrzeby SS była budowana cała taka ideologia związana z pogańskimi świętami jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. I tutaj właśnie może jeszcze parę słów o tym Darre, czyli Richardzie Darre, czyli tym Reichsbauernführerze. No bo on, no poza tym właśnie, że był tym przywódcą rolników Rzeszy, to poza tym jeszcze stał na czele tak zwanego RUSHA, czyli Głównego Urzędu do Spraw Rasowych i Osadnictwa SS. To była taka organizacja, która tak naprawdę miała wdrażać hodowlę rasy germańskiej, no i miała się zajmować też zdobywaniem tak zwanej przestrzeni życiowej, czyli Lebensraum na wschodzie, czyli na terenach, które Niemcy zamierzali zająć siłą. No i poza tym jeszcze zajmował się czymś takim jak utrzymywanie takiej czystości rasowej wśród SS-manów, czyli przykładowo w momencie jak SS-man chciał wejść w jakiś związek małżeński, no to było dokładnie sprawdzane, czy ta na przykład kandydatka potencjalna nie ma w sobie, broń Boże, jakiejś krwi obcej, bo musiała być kobieta czystej krwi germańskiej, żeby powiedzmy dzieci też jak najbardziej były czyste pod względem rasowym. No i właśnie tacy ludzie byli inicjatorami powołania tego towarzystwa ANRB, które miało zajmować się badaniami, oni uważali, że historycznymi, my byśmy dzisiaj pewnie powiedzieli, że pseudohistorycznymi. Raczej takimi mitologicznymi. Mitologicznymi, tak, bo bardzo... Kreowanie mitu. Bardzo dużą rolę przywiązywano właśnie do mitów. Tych korzeni szukano w czasach sprzed, powiedzmy, pojawienia się pisma bardzo często. Decyzję o powołaniu podjęto w lipcu 1935 roku. I pierwszym prezesem tego ANRB zostaje dr Hermann Wirth. Co ciekawe, nie jest on Niemcem, tylko jest Holendrem. Natomiast uchodził za czołowego znawcę prehistorii w Niemczech, a z wykształcenia był filologiem. To też jest dosyć ciekawe. Nie był żadnym archeologiem, historykiem, tylko był filologiem. Czy to jest ważne? No bo to zajmowanie się językiem, pewnie też literaturą, no to jest taka dziedzina właśnie tworzenia opowieści, narracji, mitów. Tak, ale był też zamieszany w jakieś skandale związane z fałszowaniem źródeł, czegoś, co miało uchodzić za autentyczne źródła z epoki. Okazywało się później, że to tak nie jest tak z tym do końca, jak być powinno. Natomiast on właśnie szukał tych śladów też w języku. To było istotne, aczkolwiek ANRB bardzo chętnie prowadziło różnego rodzaju wyprawy badawcze i te wyprawy badawcze miały też charakter, no oczywiście naukowy ogólnie, natomiast tam dużą wagę przywiązywano do badań archeologicznych. Pierwsza taka wyprawa to była wyprawa, którą zarządził sam Wirth. To był rok 1936. Do Szwecji skierował badaczy. Ona była jak na późniejsze możliwości, ona była bardzo taka skromna. Zasadniczo szukano śladów pisma, takiego naprawdę datowanego na bardzo dawne czasy, bo szukał pisma, które miało mieć 12 tysięcy lat i wywodzić się z Atlantydy. Twierdził, że znaki na domach, które można znaleźć w różnych regionach Szwecji, właśnie pochodzą z tego pisma. I to była taka pierwsza, taka powiedziałbym najmniej spektakularna wyprawa ANRB. Równolegle poprowadzono wyprawę do wschodniej Finlandii. Dokładnie rzecz biorąc do Karelii, wtedy należącej do Finlandii. Tutaj na czele stał Finn Yrjö von Gronhagen. Karelia to jest bardzo ciekawy region, bo to jest taki region całkowicie dziki, można powiedzieć. To są lata 30. XX wieku, a tam jeszcze, praktycznie rzecz biorąc, cały czas są żywe tradycje pogańskie, szamańskie.
odcięta od reszty kraju poprzez bagna, przez lasy. No i właśnie ten Irio tam kieruje twoje zainteresowanie. Co ciekawe, korzystają nowoczesnych, jak na owe czasy, wynalazków, czyli na przykład nagrywają to na taśmy magnetofonowe, czyli różne takie właśnie inkantacje szamańskie i tak dalej. Ten Greenhagen zasadniczo był zafascynowany Karelią od momentu, kiedy przeczytał Kalevala. Kalevala, czyli epos fiński, ale to też była, znaczy to było tak, to był taki typowy, powiedziałbym, typowy wytwór XIX wieku, bo w XIX wieku niejaki Lönnrot, który był lekarzem wiejskim, słuchał sobie właśnie takich różnych starych pieśni i stwierdził, że być może te pieśni to jest pozostałość po jakimś takim eposie. Trochę tak połączył te pieśni w jakąś tam jedną w miarę spójną całość, trochę dodał od siebie. No i w lutym 1835 roku opublikował tą Kalevalę. A to się wszystko jakby wpisuje w taką XIX-wieczną fascynację historią, ale też fabrykowaniem historii. Na przykład te słynne pieśni Ossiana, które miały być... Tak, rękopis królodworski w Czechach. No u nas zresztą też masa była takich utworów, które na przykład odtwarzały jak gdyby zarówno pradawną religię na Litwie, jak i w Polsce. Dosyć taki, znaczy powiedziałbym kreatywny, tak byśmy powiedzieli, kreatywny sposób. W każdym razie ten Greenhagen zgrywał na taśmy magnetofonowe różnego rodzaju starców, którzy recytowali magiczne inkantacje, jakieś tam według nich komunikowali się ze zmarłymi. To próbowano później jakoś tam przerabiać, aczkolwiek niestety dla niego w 1936 roku na arenę wchodzi Hitler, który na zjeździe NSDAP krytykuje działalność ANRB. Dlaczego? Dlatego, że pan Wirth wyszedł przed szereg i bardzo mocno zaatakował chrześcijaństwo. Hitler jako obrońca chrześcijaństwa? Może nie jako obrońca chrześcijaństwa, tylko Hitler jako ten, który chce zaatakować chrześcijaństwo, ale w odpowiednim momencie. To jeszcze nie był ten moment. Zresztą istotą wszystkich totalitaryzmów jest to, że ten największy, najwyższy przywódca w różnych kwestiach nie zajmuje takiego jednoznacznego, nie ma takiego jednoznacznego zdania, nie zajmuje jednoznacznej pozycji. I dzięki temu on może lawirować, może na przykład jak ktoś zobaczy, że za bardzo się sytuacja rozwija na korzyść tych neopogan, a potencjalni chrześcijanie, szeroko rozumiani wśród zwolenników nazizmu, mają z tym problem, no to można w tym momencie takich przystopować i jakby cały czas zachowując taką właśnie pozycję neutralną między tymi skrajnościami, dalej rządzić. Czyli znowu tutaj starorzymska zasada dzieli rządź się jak najbardziej sprawdza. No w każdym razie efekt był tego taki, że Wirth został odsunięty, został zdegradowany do stanowiska kierownika wydziału, dostał zakaz publikacji, dostał zakaz odczytów. Nowym kandydatem na przywódcę ANRB został dr Walter Wist. To był rzeczywiście taki nauczony z prawdziwego zdarzenia. On był indologiem, czyli specjalistą od Indii i co więcej był dziekanem na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, czyli to już nie była jakaś tam taka postać szemrana, tylko taka jak najbardziej uznana w świecie naukowym. Od lutego 1937 to właśnie Wist staje na czele jako prezes ANRB całej organizacji i w tym momencie rozpoczyna się nowa era. Wcześniej to były takie szemrane postacie, jeśli chodzi o naukowców, a teraz się pojawiają już tacy naukowcy z prawdziwego zdarzenia. Zaczynają się przygotowania do takiej najbardziej spektakularnej, największej podróży, największej wyprawy naukowej, która miała być w pewnym sensie spełnieniem takich młodzieńczych zainteresowań samego Himmlera. Była to wyprawa do Tybetu. Tybetu wtedy niepodległego państwa położonego w Himalajach, królestwa,
ale takiego teokratycznego, no, które było tak naprawdę zamknięte dla białych. Kierownictwo tej wyprawy powierzono młodemu uczonemu, który z wykształcenia był zoologiem, ale był też bardzo już takim doświadczonym podróżnikiem, to był Ernst Schaffer. Poza tym, że był zoologiem, to interesował się etnografią, botaniką, geologią i geografią. Był on też poprawny politycznie, ponieważ od 1933 roku był członkiem SS. No i rzeczywiście był znawcą orientalnych klimatów, gdyż w latach 30. wziął udział w dwóch takich wyprawach amerykańskich do Tybetu. Z tym, że to były takie wyprawy, które gdzieś tam się pojawiły na terytorium Tybetu, natomiast nie było mowy o tym, żeby dotrzeć do legendarnej i praktycznie niedostępnej w ogóle dla białych stolicy państwa, czyli do Lhasy. Tutaj nam się pojawia taki trochę wątek polski, bo dla nas to jest wątek polski, ale już na przykład niestety w szerokim świecie to spotkamy się z tym, że to byłby wątek rosyjski. A o co chodzi? O to chodzi, że Hitler jako młody człowiek w 1924 roku przeczytał reportaż powieściowy pod tytułem Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Autorstwo Ferdynanda Osądowskiego, to był w okresie międzywojennym chyba najbardziej znany polski autor, wydawany praktycznie na całym świecie. Urodził się jako poddany rosyjski. Osendowski spotkał się z taką postacią jak Ungern von Sternberg. To był tak zwany krwawy baron, czasami nazwany białym krwawym baronem. Niemiec bałtycki, carski oficer, który na terenie Mongolii stworzył takie państwo, dosyć takie paramilitarne mocno, o ostrzu antykomunistycznym. Oni się spotkali, Osendowski tam współpracował z tym Sternbergiem i usłyszał wiele ciekawych historii wschodnich o różnych takich tajemniczych rzeczach. Są one opisane w tej książce, reportażu Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Wspominany też jest często Tybet, bo Tybet był takim centrum świata buddyjskiego. Ten Schaffer, osoba, która jest wyznaczona na kierownika wyprawy, dobiera sobie współpracowników. No i tutaj mamy geologa Karla Wienerta. To był najwybitniejszy, jeśli chodzi o dorobek naukowy, członek wyprawy. Był znanym geofizykiem, no i też był uczniem, czy asystentem nawet, osoby, która uchodziła w tamtych czasach za największego niemieckiego znawcę Tybetu, czyli Wilhelma Filchnera. Wienert był pierwszą osobą, drugą osobą był młody SS-man Edmund Gier, który był odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, logistykę i miał być też kierowcą wyprawy. Kolejną postacią Ernest Krause, który był był zasadniczo filmowcem, fotografem, no i był też entomologiem, no bo każdy tam miał jakąś jeszcze taką dodatkową. Znaczy oni musieli być wszyscy tacy właśnie multitaskingowi, żeby się zajmować różnymi rzeczami. Ostatnią postacią, taką, która potem w sumie chyba największą poza samym Schafferem karierę zrobiła, to był Bruno Beger, antropolog, specjalista w dziedzinie badań rasowych. Oficjalna nazwa wyprawy była strasznie długa i skomplikowana, tak jak to Niemcy lubią. Niemiecka ekspedycja tybetańska Ernsta Schaffera pod auspicjami Reichsführera SS i we współpracy z berlińskim towarzystwem ANRB. To był taki bardzo przedługa nazwa. Sponsorami była czołowy tytuł prasowy nazistów, czyli Völkischer Beobachter. No i też taki potężny koncern chemiczny IG Farben. Cała podróż, którą oni odbyli, to jest historia frapująca. W skrócie można powiedzieć tak, że żeby dotrzeć do Tybetu, trzeba było przejść przez teren Indii. No a Indie były tradycyjnym takim, powiedzmy, terenem pod władzą, pod protektoratem brytyjskim. Znaczy tam wpływy brytyjskie były bardzo, bardzo silne. No a relacje niemiecko-brytyjskie u schyłku lat 30. były już coraz gorsze. Historia tej wyprawy, która była odbywana częściowo koleją, częściowo statkami, to była w zasadzie historia tego, w jaki sposób Brytyjczycy mocno starali się przeszkodzić Niemcom, żeby do tej
do tego Tybetu dotarli. Prasa niemiecka też im nie pomagała. To znaczy? No to znaczy, że na przykład ukazywały się w niemieckiej prasie informacje, że to jest oficjalna wyprawa SS, co już nie pomagało im w zupełności. Pokonując różne trudności stawiane przez Brytyjczyków, udało się wyprawie niemieckiej dotrzeć do takiego himalajskiego królestwa Sikkim. Sikkim w latach 30. to jest teoretycznie państwo niepodległe. Leży między Tybetem, między Nepalem, przepraszam, no i Tybetem też, ale zasadniczo między Nepalem a Butanem, czyli osobnymi państwami leżącymi w Himalajach. Wtedy, tak jak mówię, Sikkim też było niepodległe i ci Niemcy tam dotarli do tego Sikkimu i tam czekają na to, żeby dostać pozwolenie na przebywanie w Tybecie. No bo żeby, powiedzmy, biały człowiek mógł dotrzeć do Tybetu, no musiał mieć oficjalne zezwolenie tybetańskiego rządu, no bo inaczej no to groziła mu po prostu śmierć. No i czekają. Brytyjczycy robią wszystko, żeby tego pozwolenia nie było. Natomiast w Sikkim była taka sytuacja, że tam wyższe warstwy pochodziły z Tybetu, no i te związki, powiedzmy, takiej arystokracji sikkimskiej z Tybetem były dosyć mocne. Niemcom udało się nawiązać dobre relacje z jakimś takim wysoko postawionym Sikkimczykiem pochodzenia tybetańskiego. Zrobili na nim bardzo dobre wrażenie, no i on im właśnie załatwił kontakt z rządzącym wtedy w Tybecie regentem. No i w grudniu 1938 roku przyszedł list z lasy, że Rada Ministrów Tybetańskich, czyli tak zwany Kaszak, zgadza się, żeby obcokrajowcy przybyli do stolicy państwa na 2 tygodnie. Początkowo to właśnie były te 2 tygodnie. To było o tyle ewenementem, że wcześniej żaden Niemiec jeszcze w tej lasie się nogi swojej nie postawił, czyli to była zupełnie rzecz nowa. Postawiono im dosyć ciężki warunek. No i tutaj znowu chodzi różnica między tymi latami 30. a tym, co no, rzeczywistością, powiedzmy, po prawie 90 latach naszą. Wszyscy Niemcy byli zapalonymi myśliwymi. No i cały czas sobie umilali, powiedzmy, tą swoją wyprawę, dokonując rzezi na zwierzątkach miejscowych. Natomiast w Tybecie, gdzie ten właśnie buddyzm był taki silny, miał takie no, silne wpływy, wydano im zgodę warunkowo na dotarcie do tej lasy, natomiast pod właśnie warunkiem takim, że absolutnie żadnego nie może być polowania, nie mogą zabić żadnego zwierzęcia. Zero zabijania. Tak, na terytorium Tybetu. A powiedz mi, jak liczna była ta eskapada? To chyba nie padło. No to byli ci pięciu facetów. A, nie? Myślałem, że jakaś większa grupa. Znaczy, dobra, no do tego byli tam jacyś miejscowi tragarze i tak dalej, ale zasadniczo ten trzon to było tych pięciu panów. Czyli taka kameralna to była wyprawa. Kameralna, natomiast no jak na możliwości niemieckie, no to była duża, silna. Oni też no, nagrali potem masę materiałów filmowych z tego. Można te materiały znaleźć czy na YouTubie i nawet można obejrzeć sobie niemiecki przebój z czasów II wojny światowej, ale to o tym powiem szerzej za chwileczkę. U schyłku grudnia 1938 roku wyruszają z tego Sikkim do lasy. Docierają tam w sumie miesiąc później, 19 stycznia, stają pod murami pałacu Potala. Tybetem rządzi regent, tak to można powiedzieć. Retting Rinpoche. Na początku lat 30. umiera 13 Dalaj Lama. W 37 roku odnajdują chłopca, który jest Dalaj Lamą 14 i to jest ten sam, którego my znamy jako wiekowego pana. Wtedy jest dzieciaczkiem. No i jeszcze oczywiście nie może tym państwem zarządzać, więc całym Tybetem rządzi Retting Rinpoche. No i on znowu pozwala na filmowanie zabytków lasy, wydłuża im ten termin pobytu. Niemcy rozpoczynają różnego rodzaju badania. Głównie to są badania takie, że chcą dowieść jakichś takich germańskich
tropów wśród Tybetańczyków, że tak naprawdę Tybetańczycy się wywodzą od Atlantów, no i mają tych samych przodków co Niemcy, co Germanie. Znaczy ten Bruno Beger prowadzi różnego rodzaju takie badania antropologiczne, próbują dowodzić, że są bardzo podobne zwyczaje, czyli na przykład jakieś tam drzewko światła, to samo co choinka, rogi tybetańskie są prawie tym samym co trąby alpejskie, no i tańce są w zasadzie takie same, no i wszędzie tak naprawdę to jeszcze wszędzie są swastyki i święte znaki w tym Tybecie, więc to tak naprawdę to pokrewieństwo z Germanami jest wszędzie widoczne. Jeszcze tam jest dosyć ciekawa historia z tym właśnie Rettingiem Rinpoche, bo on był odpowiedzialny za odnalezienie tego Dalai Lamy XIV, chłopca wtedy. No i to się odbywa właśnie według wierzeń za pomocą czarów. Niemcy próbują filmować tego regenta. No i potem jak wywołują film, to się okazuje, że całe wszystko jest pięknie, ładnie widoczne. Z wyjątkiem właśnie postaci Rettinga Rinpoche, która jest rozmazana. Tłumaczenie takie, że święci mężowie emitują jakieś nieznane promieniowanie, które po prostu powoduje, że nie można ich dobrze nagrać. Nie można ich dobrze nakręcić na taśmę filmową. Oni wracają do Rzeszy, ta podróż to też jest znowu wielka, powiedzmy, unikanie kontaktu z Brytyjczykami. Na terenie III Rzeszy pojawiają się w sierpniu 1939 roku, czyli tu już jesteśmy w zasadzie tuż przed wybuchem II wojny światowej. No i potem Ernst Schaffer towarzyszy Himmlerowi podczas podboju Polski, podczas kampanii wrześniowej, opowiadając mu właśnie o cudach Tybetu. Efektem tej wyprawy było, tak jak mówiłem, już była masa materiałów filmowych. W roku 1941 wchodzi na ekrany kin na terytorium, no w zasadzie prawie całej Europy, wchodzi film Tajemniczy Tybet, oparty na materiałach ekspedycji. I to jest taki film całkowicie oczywiście dokumentalny, czarno-biały. Myślę, że do dzisiaj jest fascynujący, a tym bardziej jest ciekawy, że tak naprawdę to pokazuje ten Tybet taki, jakiego już nie ma, no bo ten Tybet został całkowicie zniszczony przez Chińczyków po ich inwazji. No i to fajnie, wszystko fajnie, bo powiedzmy, że jest to ogromny sukces rzeczywiście komercyjny. No, ludzie walą drzwiami i oknami do kin na seanse dotyczące Tybetu. Ale to wszystko cały czas nie tłumaczy tego, dlaczego ta wyprawa została w ogóle przeprowadzona. Powstało na ten temat wiele różnych teorii. Jedna z nich głosi o tym, że tak naprawdę to celem wyprawy było zdobycie tak zwanego kanjura, czyli zbioru świętych pism tybetańskich, które miała być ogromną taką skarbnicą wiedzy, nieprzetłumaczoną wtedy na żaden język zachodni, być może zawierającą takie informacje, jak na przykład jak skonstruować latające pojazdy, którymi się poruszali bogowie w czasach starożytnych. Przyjmuje się, że w czasie II wojny światowej na takim austriackim zamku Tersil właśnie prowadzono badania nad tymi materiałami, które były prawdziwym powodem tej wyprawy. To jest taka jeszcze bardziej realistyczna. Tak. A potem to już są bardzo, 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 bardzo coraz bardziej takie właśnie tajemnicze i zupełnie nie mające żadnego tak naprawdę uzasadnienia, ale ciekawie cały czas funkcjonujące wśród osób, które się interesują takim szeroko rozumianym okultyzmem. Czyli co, cel był owiany tajemnicą? Tak, utrzymuje się, że ten główny cel był owiany tajemnicą. Są tacy, którzy twierdzą, że chodziło o to, żeby dotrzeć do podziemnych królestw, podziemnych państw. I chodziło tak naprawdę o zdobycie takiej tężnej siły, którą nazywano siłą Vril, która gdyby, powiedzmy, była wykorzystana, no, na pewno by mogła odwrócić losy II wojny światowej, no i tak naprawdę przyczynić się do hegemonii III Rzeszy na świecie. Czy Himmler był zadowolony z tej wyprawy, z efektów tej wyprawy? No powiedzieć, czy tak było. Raczej uczestnicy wyprawy zostali nagrodzeni, czyli przykładowo Schaffer został awansowany do stopnia kapitana SS, dostał jakąś tam złotą szpadę. Udało im się uniknąć
powiedzmy, wcielenia do wojska takiego regularnego, żaden z nich nie znalazł się tak naprawdę tam jednym wyjątkiem na froncie. Dalej im pozwolono prowadzić różnego rodzaju badania. No ale to tak naprawdę wchodzimy wraz z tym 39 roku w taką zdecydowanie mroczniejszą stronę ANRB, no bo dotychczas, powiedzmy, w tym okresie przed wybuchem II wojny światowej, no to jest taka, powiedzmy, banda ekscentryków w miarę nieszkodliwych, którzy tam jakieś tam sobie robią badania pseudonaukowe i nie ma to większego znaczenia. Natomiast w momencie wybuchu wojny ANRB wchodzi tak naprawdę w świat wielkiej polityki, tak można powiedzieć. I przykładowo na ziemiach polskich uczestniczy w regularnej grabieży polskiego dziedzictwa narodowego, czyli po prostu grabieniu muzeów, i to właśnie firmują ludzie związani z ANRB. Taka komórka Petera Paulsena, naukowca z Uniwersytetu Berlińskiego, która prowadzi po prostu regularną grabież polskich muzeów, poczynając od Muzeum Wojska Polskiego przez Muzeum Historii Naturalnej, no zbiory różnych uczelni, to wszystko ANRB niestety uczestniczy w tym. Natomiast to i tak jest jeszcze, to nie jest to najgorsze, bo najgorszym, w czym ANRB uczestniczy, to są różnego rodzaju eksperymenty pseudomedyczne, które są prowadzone na więźniach obozów koncentracyjnych. I tutaj jeden uczestniczy też w nich, jeden z uczestników wyprawy tybetańskiej, czyli ten Bruno Becker. Chodzi na przykład o to, żeby stwierdzić, jaka jest wytrzymałość organizmu na ekstremalny chłód bądź upał. Prowadzą badania takie, czy na przykład można kogoś ożywić, czy można go najpierw zabić, a potem go ożywić. Naprawdę takie badania prowadzone? Naprawdę takie badania prowadzone. I co im wyszło? Można ożywić? No raczej nie, ale ileś tam osób poniosło śmierć w bardzo okrutny sposób w wyniku, żeby to dojść do czegoś takiego, więc no ANRB ma taką bardzo mocno mroczną stronę w czasie II wojny światowej i tak naprawdę no to później zostaje uznane za organizację zbrodniczą przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Członkowie wyprawy tybetańskiej mają więcej szczęścia, bo tam no, czołowi przywódcy ANRB zostają skazani na śmierć za zbrodnie przeciw ludzkości. Natomiast uczestnicy wyprawy tybetańskiej w zasadzie nie mają większych problemów. Spędzają jakiś tam krótki czas w niewoli, dostają certyfikat, tak zwany certyfikat oczyszczenia Wienert. Krause robią kariery akademickie. Dużo się działo wokół Bruno Beggera, no bo on też tam trafia do niewoli we Włoszech, dostaje też certyfikat oczyszczenia. W 1948 roku wraca do Niemiec. Początkowo wszystko jest fajnie. Natomiast w 1961 roku jest wezwany do Jerozolimy na proces Eichmanna. Później w 1971 roku we Frankfurcie odbywa się tak zwany mały proces oświęcimski. Zostaje Begger skazany na 3 lata więzienia, ale nawet nie odsiedział całej kary. I zmarł sobie w 2009 roku w wieku 98 lat. To znaczy został zwolniony, tak? Tak. Natomiast co ciekawe, zaczął mocno działać na rzecz niepodległego Tybetu w Niemczech i współpracował z tym z alpinistą Harerem. To jest ten pan, którego wspomnienia były kanwą filmu 7 lat w Tybecie, bo to była inna wyprawa. Właśnie razem z tym Harerem działali na rzecz niepodległego Tybetu. Szefer zmarł też grubo po wojnie, to był 1992 rok. Do końca życia pracował w Muzeum Państwowym w Hanowerze, a w latach 50. jeszcze nakręcił jeden film o gorylach w Kongo. I tak właśnie jego kariera się skończyła naukowo. Czyli to bardzo optymistyczny koniec, pozytywny koniec. Tak, oni są, znaczy żaden z nich nie poniósł większej kary, tam tak naprawdę tylko i wyłącznie jakby te najwyższe kręgi ANRB jakoś tam ci ludzie zostali ukarani, a tak poza tym to się wszystko rozmyło, no ale to dużo gorsi zbrodniarze tak naprawdę też dożywali w spokoju swoich dni, chyba że mieli takiego pecha, że zostali gdzieś tam złapani przez na przykład w Polsce, czy tam to już było wtedy gorzej, ale w Niemczech sobie spokojnie sobie żyli do końca.
Bodziu, chciałem Cię poprosić o takie krótkie podsumowanie tej trzyodcinkowej serii. Co nam ta Twoja bardzo ciekawa, świetna opowieść mówi o, nie wiem, procesach historycznych, o naturze nazizmu, ale też może o człowieku, o jego ambicjach, wyobraźni, ideologiach? Znaczy, na pewno można powiedzieć, że często taka historia, którą znamy z opracowań, którą znamy szerzej z jakichś na przykład podręczników, ma swoje drugie dno, które jest często pomijane, a stanowi bardzo istotny element tej historii, bo szczególnie to widać w przypadku nazizmu, w przypadku początków nazizmu, to możemy bardzo dokładnie sobie zobaczyć, że osoby, które były takimi prekursorami ruchu, który zdominował niemiecką politykę potem w drugiej połowie lat 20. i w latach 30., czyli nazistów, no to w początkowym okresie, no to to, co ich głównie łączyło, to było właśnie zainteresowanie szeroko rozumianym okultyzmem. Plus do tego oczywiście niechęć, nienawiść wręcz do porządku powersalskiego, tego, który został Niemcom narzucony w wyniku przegranej przez nich wojny. Oni chcieli, żeby ten świat, który powstał po zakończeniu działań wojennych, został przewrócony, no i to im się udało w 1939 roku. Czyli chodzi mi o to, że mamy w miarę dobrze rozpracowane takie podstawy gospodarcze, społeczne powstania nazizmu i funkcjonowania tego nazizmu później, jeszcze przed wojną i w czasie wojny. Natomiast ten wątek właśnie taki okultystyczny jest istotnym elementem do tego, żeby zrozumieć światopogląd tych ludzi, tym bardziej, że to dotyczyło zarówno tych, którzy byli tam na górze, jak i przeciętnych Niemców, bo mówiliśmy o tym, że wiara w takie właśnie różne nadprzyrodzone zjawiska była czymś powszechnym, czy w całej Europie, natomiast Niemcy stanowili taką chyba najsilniejszą wyspę, najsilniejszy taki bastion właśnie tego okultyzmu. I to jest, dla mnie to jest po prostu kolejny taki krok, żeby lepiej zrozumieć motywacje, które tymi ludźmi rządziły. Bo pewne rzeczy inaczej jest bardzo trudno wyjaśnić, a rekonstruując jak gdyby ich system wierzeń, światopogląd, właśnie zawierający te takie nadprzyrodzone elementy, no to pewne rzeczy możemy łatwiej zrozumieć. Ja to traktuję, bo jestem historykiem, tutaj wychodzi to w różnych momentach w moim sposobie myślenia. To jest kolejny taki element w odtwarzaniu realiów tamtych czasów. No i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta wiara w jakieś takie zjawiska nadprzyrodzone, w jakieś nawiązywanie do tak zapomnianych różnych elementów kultury, tego, co uznawano przez długi czas za zabobon, no była w Niemczech powszechna i ona w którymś momencie bardzo pomogła nazistom w zdobywaniu władzy nad społeczeństwem. Aczkolwiek później też to było dosyć... Znaczy to nie było tak, że ci okultyści byli cały czas jak gdyby na świeczniku i byli uznawani przez nazistów. Były takie momenty, że powiedzmy zostali jakby odsunięci. Niektórzy mówią o prześladowaniach, ale znając realia jak gdyby III Rzeszy, no to te prześladowania miały taki charakter bardzo delikatny jak na możliwości hitlerowców. Według Ciebie, gdyby nie okultyzm, nazizm osiągnąłby taki sukces, jaki osiągnął? Myślę, że na pewnym etapie na pewno pomógł i przyspieszył jak gdyby zdobywanie popularności. To był taki rozruch, koło rozruchowe, tak? Można powiedzieć? Można tak powiedzieć i szczególnie w tym okresie, kiedy oni jeszcze byli partią czy tam ruchem, takim ruchem politycznym, który aspirował dopiero do objęcia władzy, no to te elementy na pewno pomagały, no bo one były popularne po prostu wśród ówczesnych Niemców, pomagały im zdobyć popularność. Oczywiście pamiętając, że też ważny był program gospodarczy, program społeczny. Tego, broń Boże, nie chcę umniejszać, natomiast jednym elementem była właśnie ta wiara w te różne zjawiska nadprzyrodzone. Hitler miał być takim zbawcą Niemiec i to ludzie w to wierzyli po prostu. Po nagraniu tych rozmów ponownie uzmysłowiłem sobie, jak niebezpieczną bronią w rękach polityków mogą być mity, opowieści, metafory.
Fakt, że naziści wierzyli w tak niestworzone rzeczy i tę swoją wiarę zdołali wykorzystać podczas realizacji zbrodniczych planów, napawa przerażeniem. Warto pamiętać i cały czas analizować ten case. Żyjemy dzisiaj w niespokojnych czasach, a w niespokojnych czasach ludzie są podatni na fantastyczne i dające nadzieję opowieści. Bohdan Głębocki wskazywał na charakterystyczne elementy opowieści totalitarnej. Polecam te momenty waszej uwadze. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zachęcam do komentowania, a także czytania naszych książek. Do usłyszenia już niebawem.